10 września, jak co roku, obchodzimy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I dlatego w tym roku, ponieważ też rozpoczęliśmy współpracę jakby po raz pierwszy z warszawską Fundacją Terapia to nie wstyd i powstał taki pomysł, żeby wspólnie z Urzędem Miasta w Opolu, Wydziałem Polityki Społecznej i warszawską Fundacją Terapia to nie wstyd zorganizować taką kampanię społeczną, która by promowała zdrowie psychiczne. 10 września właśnie warszawska Fundacja Terapia to nie wstyd mobilizuje polskie miasta, żeby jakby promować to zdrowie psychiczne i żeby ludzie jak najwięcej dowiedzieli się o tym. Nadal panuje coś takiego jak tabu. Ludzie nie bardzo chcą, boją się przychodzić do psychologa, do psychiatry tym bardziej. Dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby w tych trudnych czasach, bo tym bardziej był COVID, tak, który też jakby bardzo źle wpłynął na wielu ludzi. Wielu ludzi straciło swoich bliskich, zostali sami. Tak? I dlatego też taki pomysł. Poza tym jesteśmy w czołówce państw, gdzie ludzie popełniają samobójstwo. To jest takie bardzo przykre, niemniej jednak cieszymy się, że istnieje też taka fundacja, która jakby pomaga w organizacji tego typu eventów. Dlatego też tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Stop samobójstwom, życie ma sens. Jak zatem będzie wyglądała, jeśli chodzi o sam proces przebiegu tej kampanii, bo to jest jednak miesiąc bardzo różnorakich działań. Dzisiaj oczywiście powiedzmy tylko ogólnie, co mniej więcej w tej kampanii będzie najistotniejszego, najważniejszego. No i jak będzie przebiegała ta kampania na terenie Opola? Przewidziane jest w programie wiele różnych wydarzeń, atrakcji, wiele spotkań z osobami, które się zajmują leczeniem, psychologami, specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego. Dlatego też tak to jest pomyślane, żeby było i dla starszych, i dla młodszych, i również dla dzieci, bo będą wydzielone, dedykowane dzieciom takie specjalne miejsca, gdzie animatorzy będą prowadzić zajęcia. Ale takim charakterystycznym, rozpoznawczym będzie Terapiobus. To taka fajna nowość i myślę, że to też przyciągnie wielu ludzi, bowiem to taki będzie mobilny gabinet terapeutyczny, do którego będzie mógł wejść każdy, kto będzie chciał porozmawiać ze specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego.